Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym wakacyjnym odcinku magazynu z Zakółka. Wakacje, okres wyjazdów, również z przyczepami, również rowery chcemy zabrać ze sobą na wczasy, ale wiadomo, trzeba do tego mieć sprzęt. Czy przyczepka, czy bagażnik, platforma rowerowa, do tego wszystkiego potrzebny jest hak. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Czym się kierować przy wyborze haka, gdzie zamontować, co potem dalej robić z takim hakiem, o tym dzisiaj. Zapraszam. Dzień dobry, panie Robercie. Witam serdecznie. Panie Robercie, okres wakacyjny, szczególnie w tym okresie coraz więcej korzystamy z takiego urządzenia jak hak holowniczy. Do takich celów oczywiście jak transport rowerów na wakacje, przyczep kempingowych. Osoby, które mają auto bez haka, a zamierzają właśnie zainstalować hak, czym powinien się kierować przy wyborze, przy poszukiwaniu samego haka? Tutaj z hakami jest sytuacja następująca, może inaczej. W taki sam sposób jak zakupem auta. Wszystkie haki dopuszczone do sprzedaży posiadają homologację. Powiedzmy powinny mieć homologację. Muszą i powinny mieć, tak? Bo nawet tabliczkę znamionową w postaci przynitowanego kawałka aluminium, tak? Lub naklejkę, na której są podane parametry, czyli i jaka siła, na jakiej wysokości i co to można na tym haku zaczepić. A tutaj już później gra rozgrywa się między producentami i częściowo jakością wykonania. I po prostu, może jakością materiałową to może nie, bo one muszą być z jak najlepszych materiałów wykonane, ale może inaczej, chodzi po prostu o producenta. Też nasz budżet oczywiście o tym nam to podpowie, jakiego producenta wybrać, bo rozstrzał cenowy jest ogromny po prostu. Ogromny. Też częstotliwość używania tego haka, też powinniśmy zweryfikować, czy potrzebujemy hak często, czy rzadko. Jak rzadko, warto pokusić się na hak demontowany, z demontowaną kulą. Znaczy, powiem z doświadczenia tutaj, że wszystkie haki, które może w autach powyżej 5-6 lat, które są składane i w tych pojazdach z reguły one nie są wykorzystywane, bo to są auta wysokiej klasy przeważnie i auta ze skrzyniami automatycznymi, więc podejrzewam, że to z rynku wtórnego, takie polizingowe, tudzież inne, które miały chyba w standardzie te wyposażenie, to z tymi hakami, już nie będę mówił o markach, ale z tymi hakami są problemy, że po prostu od tego, że nie są rozpinane i wypinane, nie daje się tego uruchomić albo zwolnić, tak? W postaci wkładki zamka, bo niektóre są wkładkami zabezpieczane, niektóre, jak jedna z marek pojazdów, ma elektryczne, które tutaj najczęściej, i po prostu zacina się i zatrzymuje i ten układ nie zdaje rezultatu. Po prostu z prostej przyczyny, że jest umiejscowione w belce podzderzakowej lub za zderzakiem, za budową i tam pewnie warunki atmosferyczne, czy sól, czy inne rzeczy gdzieś powodują, że ten materiał zaczyna korodować, czy utleniać się i ten hak nieużywany po prostu po dłuższym czasie nie daje się rozłożyć. Mówimy o samym mechanizmie rozłączania. Samym mechanizmie. Ogólnie wygląda to dobrze, bo jego nie widać, tak? Jest schowany, ukryty. Ale czasem właśnie ten mechanizm daje znać o sobie w postaci niemożności rozłożenia. Oprócz samego haka, przeglądając oferty producentów, mamy oczywiście drugą rzecz, jaką wiązka elektryczna. W Polsce najczęściej stosuje się wiązkę 7-pinową, ale też kupując czasami nawet auto używane, razem już z hakiem, nagłe zaskoczenie, otwieramy klapkę i tam jest 13 pinów. Jakie to są różnice? No tu głównie pewnie chodzi o zasilanie, czyli tak, waga przyczepy i światła cofania. Które... Tak, tutaj właśnie na pewno o to najbardziej chodzi, gdyż 7-pinowe najczęściej stosowane w Polsce złącze przystosowane jest do podpinania przyczepy lekkiej, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. A w złączu 13-pinowym dodany jest przede wszystkim styk do światła wstecznego, gdzie przyczepy ciężkie właśnie powyżej DMC 750 wymagają właśnie takiego światła.
Oprócz samej wiązki, samego gniazda, producenci oferują moduł bez modułu. Co to takiego? Znaczy, we wszystkich hakach, może nie markowych, tak nazwijmy, nie występują moduły z hakiem. Przeważnie, te, które myśmy montowali. I są one, trzeba zakupić je oddzielnie. I tu jeśli chodzi o moduły, to trzeba zwrócić uwagę. Większość aut, już załóżmy po tam 2000 pewnie pierwszym roku, tak strzelam, bo dokładnej daty nie znam, wyposażone jest w linię CAN. I ta linia ma mniej więcej za zadanie, czy ten cały układ CAN ma za zadanie sprawdzanie i monitorowanie stanu żarówek, czyli czy są sprawne, czy nie. W taki sposób, że wysyła sygnał do żarówki i ma otrzymać sygnał zwrotny z tej żarówki. I każde dopięcie, czy zmiana jakby obciążenia tej linii powoduje zaświecenie błędu i sygnalizuje to na desce, że jest coś z tą linią, czy z tą częścią pojazdu oświetlenia niesprawnego. I dopięcie instalacji haka holowniczego bezpośrednio do tej linii, bez właśnie modułu, który zarządza tym, spowoduje nam tylko pokrycie auta błędami. I teraz są dwa rodzaje, czyli tak, mamy takie zestawy uniwersalne, tak, i są zestawy już coraz bardziej nagminnie stosowane, może mniej problemowe w sensie samego montażu, aczkolwiek długość kabla musi być wtedy aż do początku pojazdu, tak, poprowadzona, czyli kabel nie, z modułem nie montujemy tutaj w tej części przy haku, tylko musimy całą linię ciągnąć aż do przedniej pod konsolę najczęściej. I no na pewno to zapobiega w większości przypadków gdzieś tam nacinania instalacji już istniejących w pojeździe, żeby połączyć się z nią. No i same problemy, czyli wpinamy się tam czy w moduł BCM, czy BCI i wtedy jedną wtyczką załatwiamy sprawę właśnie tego modułu i to, że nam nie będzie monitorować sygnał na desce rozdzielczej, że mamy przepalone żaróweczki. I trzeba zwrócić uwagę. Jeszcze przy samym montażu często gęsto w zestawach są takie klipsy, które umożliwiają szybkie połączenie instalacji istniejącej z tą dostawianą. To takie spineczki z jakby takim przecinaczkiem, które się spina. My z doświadczenia oczywiście, bo parę lat robimy, wiemy, że czasem ten kontakt utraca się na skutek wilgoci panującej, czy po prostu na skutek wykonania tego właśnie klipsa łączącego. Różnej jakości tworzywa. Tak, i my preferujemy coś takiego jak właśnie wlutowanie do takiej wiązki. To jest trwałe i na pewno nic, jeśli dobrze zabezpieczone, nic się nie wydarzy. Po drugie, wszystkie pojazdy z linią KAN, po prostu obciążono linię, czy właściwie nawet jakiekolwiek zwarcie występujące w pojeździe, w przyczepce, czy w samym pojeździe, rozłącza. Czyli po prostu wyłącza to automatycznie i tam wtedy nie płynie wtedy żaden prąd i brak jest sygnału. Po drugie, same urządzenie jest zabezpieczone też bezpiecznikiem, czyli ten nawet uniwersalny moduł jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Czyli jeśli wykorzystamy tylko ten gniazdo bezpiecznika i podłączymy do bezpiecznika i w miarę tam rozsądnie wszystko polutujemy, użyjemy, tam nie ma żadnej możliwości, żeby coś się stało. No i przy dedykowanych wiązkach jeszcze mamy ten komfort, że jeżeli posiadamy czujniki cofania, automatycznie, gdy podpinamy gniazdo przyczepy do wtyczki, czy też odwrotnie, to wyłączają się nam czujniki automatycznie. Nie zawsze też czujniki po prostu wchodzą w kolizję z samym hakiem. W zależności to jest od tego, jak są zamontowane, na jakiej wysokości w zderzaku. I bywają przypadki, że po prostu kolidują i są przypadki, gdzie nie kolidują i nie trzeba tego wyłączać. Czyli ostatni, oprócz oczywiście właściwego montażu i konfiguracji, czasami przez komputer musimy też pokazać pojazdowi, że jest hak, prawda? Bo to nie tylko podłączanie wtyczek, ale również zajrzenie do softu, prawda? No to już samochodu. Wszystkie haki dedykowane. Tak. Już one potrzebują wtedy takiej autoryzacji dla danej linii. Oprócz takiego właściwego montażu musimy jeszcze jedną czynność, żebyśmy bezproblemowo po drogach się poruszali, czyli odwiedzić po takim montażu stację diagnostyczną, czyli tam, gdzie badania techniczne przeprowadzamy, wykonać badanie samego haka. Czyli oględziny. Oględziny, tak. Czy są tabliczki znamionowe, czy jest ta homologacja, która jest właściwa, jest dopuszczenie na rynek polski dla niej, tak, same potem gniazdo przyłączeniowe elektryczne na specjalnym urządzeniu, które pokaże, czy wszystkie te światła są i uruchamiają się. Otrzymujemy zaświadczenie, że pojazd
przeprowadzone w badaniu technicznym. Że posiada hak i jest dopuszczony do ruchu z tym hakiem. Z tym zaświadczeniem udajemy się do... Do Wydziału Komunikacji, aby taką informację wbić w dowód rejestracyjny. Zastało już. Tak. Koszt takiej operacji na stacji diagnostycznej to jest 35 zł. W Wydziale Komunikacji kilka złotych, dosłownie kilka złotych. Także o tym trzeba koniecznie pamiętać. No oczywiście jeszcze takie dodatkowe rzeczy, to zaślepka na główkę, tak, czyli pokrywka, bo tu i na drodze możemy mieć problem i z funkcjonariuszami policji i też główka powinna być zabezpieczona jakimś smarem, tak, żeby nie korodowała, więc wszyscy, którzy otrą się spodniami lub inną częścią odzieży, po prostu obrudzą sobie tak te spodnie, więc zawsze to ta zaślepeczka powinna być to. I trochę smaru. Tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia Państwu. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Szanowni Państwo, dobry hak, porządna wiązka, jeszcze lepszy montaż i mamy auto do wszystkiego praktycznie. I zaholujemy przyczepę, i rowery zawieziemy na wycieczkę, ale również do każdej innej rzeczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.